Polskiego Radia Warszawa, program pierwszy, jest za 10 minut, godzina 16. Musimy przerwać nasz program, proszę Państwa, ze względu na to, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych. Otóż, jak informowały agencje, przed godziną 15 samolot uderzył w gmach World Trade Center w Nowym Jorku. Tak podały amerykańskie agencje prasowe. Natomiast dosłownie sprzed chwili otrzymaliśmy informację, że płonie budynek Pentagonu w Waszyngtonie. Ewakuowano także Biały Dom. Szczegóły Lesław Nowak. Płonie budynek Pentagonu w Waszyngtonie. Tam najprawdopodobniej pożar jest spowodowany już nie uderzeniem samolotu. Prawdopodobnie tam została podłożona bądź umieszczona w jakiś inny sposób bomba. W każdym razie skutek jest podobny, jak przekazują relacje telewizyjne. Widać biały dym nad Pentagonem. Unoszą się jego coraz większe kłęby. Równocześnie, jak przekazują telewizje, cały czas płoną bliźniacze budynki World Trade Center. Tam uderzył najpierw jeden samolot, potem drugi samolot w odstępie 18-minutowym. Proszę poinformować Państwa na podstawie tego, co przesyłają agencje, co mogło się wydarzyć. Otóż uderzenie dwóch samolotów w budynki World Trade Center w Nowym Jorku było zamachem terrorystycznym. Dosłownie kilka minut temu agencje podały, że odpowiedzialność za zamach wziął Demokratyczny Front Wyzwolenia Palestyny. Pożar wybuchł też na terenie gmachu Pentagonu, o czym informują w tej chwili wszystkie agencje telewizyjne, CNN, BBC, a także nasze krajowe. Co najmniej 6 osób miało zginąć w eksplozjach, które spowodowało uderzenie dwóch samolotów w bliźniacze 110-piętrowej wieży World Trade Center. Według telewizji CNBC ponad 1000 osób jest rannych. Samoloty uderzyły w gmachy w odstępie 18 minut, około godziny 9 czasu lokalnego. Potem w krótkim wystąpieniu dla prasy prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush zapowiedział, że FBI przeprowadzi zakrojone na szeroką skalę dochodzenie w tej sprawie. Prezydent Bush poprosił zgromadzonych o chwilę ciszy w intencji ofiar zamachów. Według pierwszych informacji jeden z samolotów, który uderzył w wieżowce, to Boeing 767. Prawdopodobnie jedna z maszyn należała do American Airlines i została wcześniej porwana. Już po eksplozjach FBI poinformowało, że prowadzone było dochodzenie w sprawie informacji o porwaniu samolotu amerykańskich linii lotniczych. W tej chwili płoną wyższe kondygnacje obu budynków. Według relacji stacji telewizyjnych pożar gwałtownie rozprzestrzenia się na zewnątrz, na wewnątrz, do wnętrza wieżowców. I tutaj nie ma jasności, jak było z Pentagonem, co spowodowało tam eksplozję. Jest wersja, która pojawiła się dosłownie w ostatniej chwili, że tam eksplodował trzeci samolot. Natomiast nie ma takiej stuprocentowej pewności, że tak było. Według innej relacji, mam przed sobą depeszę DPA, na placu służącym za lądowisko śmigłowców nastąpiła eksplozja, ale miała ona miejsce na ziemi. Chociaż nie wyklucza się, że było to uderzenie samolotu.